Wciąż na nowo.
ksiądz Michał Spociński dokona aktu zawierzenia wszystkich mieszkańców ziemi opatowskiej Dzieciątku Jezus. Mędrcy, trzej królowie oddadzą pokłon Jezusowi i złożą mu dary. Staniemy na naszym opatowskim rynku, by przyjąć i potwierdzić prawdę o zamieszkaniu Zbawiciela wśród nas. Stajemy, by jak betlejemscy pasterze, jak mędrcy i królowie, uczcić Twoje dziecięstwo. Pragniemy publicznie wyznać Ci naszą miłość i przywiązanie. Chcemy Ci, Boże Dziecię, z wdzięcznością podziękować, że zechciałeś zamieszkać wśród nas, że przyjąłeś ludzką grubość, że nie obce Ci jest nasze cierpienie. Dziecię Jezus, dziś chcemy Cię czcić, jak prości, serdeczni pasterze, jak wielcy możni, mędrcy i królowie. Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, uprawnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, bądź uwielbione. Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione. Boże Dziecię, Słowo wcielone, bądź uwielbione dzisiaj w naszym opatowskim, królewskim orszaku. Nasze serca, poruszone delikatnością i bezbronnością Twojego dzieciństwa, pragną Cię przeprosić za nieposzanowanie życia, zwłaszcza bezbronnych i słabych. Dziecię Jezus, wzrastające w świętej rodzinie z Nazaretu, przebacz nam nieuporządkowanie naszego życia rodzinnego i społecznego. Boże objawiony, w osobie Dzieciątka Jezus, narażonego na niebezpieczeństwa, cierpienia i niewygody, pokaż cierpliwość wszystkim, którzy sprzeciwiają się Twojej obecności w świecie i wyznawcom Twoim utrudniają życie w łączności z Tobą. Dziś my, chrześcijanie opatowskiej ziemi, zebrani w pierwszym orszaku trzech króli, mędrców ze wschodu, pragniemy Cię, Boże Dziecię, zawierzyć nas wszystkich, nasze wioski i miasto opatów, nasze władze lokalne i krajowe, wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, ludzi samotnych, chorych, pogubionych, skrzywdzonych. Z wdzięcznymi sercami zawierzamy Ci, Boże Dziecię, nasze matki i ojców, wychowawców, opiekunów, kapłanów, dobrodziejów i prosimy Cię o błogosław nim. Porwani Twoją miłością, wraz z mędrcami ofiarujemy Ci dziś złoto gorącej miłości oraz kaliśmo żarliwej modlitwy i pokornej prośby. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś ubogich pasterzy, abyśmy się zawsze wierzyli z Bożym i nigdy nie przestawali z miłowaniem. Ześlij na nas obfite łaski z nieba. Nie opuszczaj nigdy swej wzniesionej nad nami rączki.
ale ochraniaj nas i błogosław nas. Błogosław dzieci, by zawsze były Twoją radością oraz pocieszą i pomocą dla rodziców, dziadków i wychowawców. Zachowaj od złego niedoświadczoną młodzież i otwieraj jej umysł na prawdę, piękno i dobro. Skłaniaj serca rodziców do mądrej i ofiarnej miłości. Wszystkim uwiedzionym ułudą światowego życia bez Boga, pomóż odnaleźć drogę powrotu do wspólnoty Kościoła. Spraw prosimy, by ci, którzy doświadczają Twojej miłości, nieustannie dziękowali Twemu boskiemu dziecięctwu, czcili je i uwielbiali, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Serdecznie Państwa w Opatowskim Ośrodku Kultury. Pięknie przywitała nas orkiestra dęta imienia Józefa Grudnia, która działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury. Myślę, że dla niej wielkie brawa. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam proboszcza parafii świętego Marcina, księdza Michała Spodzińskiego. Witam gwardiana klasztoru ojców Bernardynów, ojca Kryspina Florysa. Witam burmistrza miasta i gminy Opatów, pana Andrzeja Hanieckiego wraz z małżonką. Witam wszystkich państwa radnych i po prostu witam wszystkich państwa, wszystkich tych, którzy zechcieliście tutaj do nas dziś przyjść i cieszę się, że jest nas tak.
tak dużo. Już za chwilę dalsza część uroczystości, pierwszy opatowski orszak Trzech Króli. Już za chwilę na scenie pojawią się dzieci, młodzież, która działa w Opatowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem pani Doroty Jopek. Będzie to fragment przedstawienia, fragment jasełek pod tytułem Gdy Boże Narodzenie się zbliżało. To przedstawienie zostało pięknie połączone z drugim przedstawieniem zespołu Strefień, zespół teatralno-obrzędowy Strefień z Jurkowic ze swym programem Wieczór Wigilijny. Taki piękny program połączony już za chwilę na scenie Opatowskiego Ośrodka Kultury. Wielkie brawa dla młodych artystów. Się odbyły anielska i diabelska w jednej chwili. Aniołowie głowy swe łamali, jak tu ludzi przygotować na przyjście Pana, jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli, co robić, by dla siebie mili byli. Diabły na ten czas co innego obmyślały, z nieszczęścia ludzi się śmiały i plan diabelski przygotowywały. Jak sprawić, by serca ludzi skostniały, pychą się napełniły, wierzyć i kochać przestały. A jednak może, może, bo widzi łzy Boże. Archaniele kochany, coś ty taki zatroskany? Archanioł naprawdę nie w humorze. Co cię martwi? Powiedz prędko. Jeśli chcesz, połaskotam cię, tak jak lubisz moją wędką. Albo cukierka ci dam. Cukierka ci nie dam, bo mam mało. Albo ci dam, a może to sprawiła wczorajsza cytrynka, że u archanioła smutna minka. Oj, aniołki, dziękuję za starania. I nie kwasi lica cytrynka, ale ta ludzka rodzinka, jak widzę ich w takim obłąkaniu, to mój płacz jest bliski łkaniu. Ludzi kocham i szczerze miłuję, ale ta miłość wiele łez mnie kosztuje.
Niech Archanioł nie lamentuje, niech z nami usiądzie i cukierków skosztuje. Jak tu łakoci kosztować, skoro ludzi trzeba od zguby ratować? Dzieci płaczą, a nawet głodują, a to wszystko dlatego, że ludzie się nie miłują. Grzeszą, życie marnują, Boga Ojca wcale nie szanują. Buzie uśmiechu zapomniały, złość się poubierały. Życzliwie nie rozmawiają, wszędzie jakieś nowe kierunki uprawiają. O podlizywajzm, małpizm, obgadywajzm, papugizm, krętacyzm. Szkoda mówić, co jeszcze uprawiają. Obły głowy całe niebo przyprawiają. A może kłębek wełny im damy, albo zapiemy na lasso i do nieba poprzyciągamy? Na nic to, wiem coś o tym, nitki złem pozrywają. Nie rozumieją, że za dobro niebo dostają. To co robić? Co robić, by Zbawiciela witali, by Go kochali? Co robić, by nie grzeszyli, by dla siebie byli mili i brzydkich słów nie używali? Serce mnie boli, gdy widzę ich postępowanie. Czy na przyjście Bożego Syna miłość zagości w ludzkich rodzinach? Miłość? Czy to nie za wiele na ludzkie ramiona? Przecież ludzie czasem takie głupie. Ups, przepraszam za to słowo, Archaniele, ale ludziom trzeba dobrych przykładów, żeby coś zrozumieli. A cóż, dopiero miłość pojęli. Ale dzieci to chyba są mądrzejsze, bo jeszcze czyste serca mają i na miłości lepiej od dorosłych się znają. No masz rację, dzieci mądrzejsze trochę w miłości, ale przykład z góry ściągają i dobroci też się czasem wyzbywają. Więc ludzi ratować trzeba, bo Pan Jezus będzie zatruskany i Jego łez nie wstrzymamy. Trzeba ratować ludzi. A może porachować kości? Ale to wszystko w imię miłości. Porachować kości? Nie, o miłości ludziom opowiemy. Oni sami dobra nie dostrzegają, bo słabościami zmącone głowy mają. A może śpiewem im przypomnimy, że się zbliżają Zbawiciela narodziny, że Jezus o ludzi stroskany, by ich ratować na ziemię przychodzi, przykazanie miłości ze sobą przynosi. Szkoda, na ziemi taka niewygoda. Ja mu odstąpię swoje posłanie, a dorzucę też kwiatków i siana, żeby wygodnie miała dzieci nakochana. Kto zabrał kołyskę naszego Pana? Trzeba postawić od rana, bo kołyska musi być naszykowana. Straż anielską o sercach, jak śnieg biały, żeby je się szatany bały. O dzieciach wiemy wszystko i
Dobrze, pilnujcie kolebki dzieciny, bo niedługo jej narodziny. A czemu on się narodzi? Dlaczego Bóg daje ludziom swojego kochanego syna? I czemu w stajence, a nie na królewskim dworze? Bo ludzi Pan Bóg bardzo kocha i nie chce, by człowiek złem oślepiony był na wieki potępiony. A może ludziom serca powymieniać? Tego Pan Bóg nie pozwoli. Całe niebo zasmucone, aniołowie się zastanawiają, czemu ludzie serc nie mają. Zgodnie z rozkazem ludzi od bram nieba odganiałem, aniołów podglądałem i rozmów podsłuchiwałem. Panie, panie, gorzej już być nie może. Anioły będą ludzi upominały, by do piekła się nie dostały. A Bóg swego syna na ziemię ma posłać, by cały świat zbawić. Co ty mówisz, gałganie? Przecież wyraz nie dałem zadanie i wszystko szło jak z płatka. Miałeś, gałganie, zadanie, by ludzie zapomnieli, że piekło istnieje. Niech się niczego nie boją, niech zło robią, a sami na bitwy zarobią. Niech myślą, biedaki, że diabły to... to... maniaki? To... robaki? To... ziemniaki? Nie ziemniaki! Ledzie jedne! Wstawać z kraja! Myśleć! Co tu zarazić? Co by ludzi w niebie zostawić? Co robić, by Bóg nie dał syna, by się nie narodziła ta dziecina? Trzeba piekło ratować, bo Syn Boży gotów piekło zrujnować! Nie damy piekła zreformować! Nie damy! Widziałem Lucyferze, jak szykują mu posłanie! O, ich niedoczekanie! Na co czekacie? Lenie zakazane! Kolebkę schować! Siano rozrzucić! Ludziom powiedzieć, że to zmyślone! Ich ogłupieją, ich w nic nie wierzą, ich myślą, że to głupio gadanie o narodzeniu jakiegoś pana! Ruszać obanami, obmyślać ktowania! Jak nie dopuścić do piekła zrujnowania! A może by tak ludzi w łeb? Cisza, szatany, cisza! Ludzie nie są głupie, ale idą na lep. Trzeba najpierw cacy, cacy, obrać jakiś kiecki, zatańczyć ze trzy poleczki, drogę usłać różami, a potem ruszyć z igłami! A ja to Lucyferze sposób niezawodny mam. Wódeczki im dam, a niech stracą. Piwko też postawię na tacy. Ja bym tam posłał jeszcze jakiegoś byka. Jak mówią, że narodzi się w stajni, to niech tam trochę pofika. Dobra nasza, kłopot z głowy! Co dziecię narodzić się nie może! Na samą myśl mi gorzej! Co tak chrząkasz, gołganie? A widzisz, panie, podsłuchałem też anielskie gadanie, że ludziom będą pomagać, by życie wieczne mieli i w piekle nie zginęli. Eto! Ludzie nie są takie mądre, żeby aniołów posłuchać. Dawaj mi tego od ludzi! Niech się ci kolędy śpiewają! Brzuchy pełne łakoci mają! Niech zbawicieli nie pamiętają! Niech diabelskie kierunki uprawiają! Ja bym się nie przejmował anielskim gadaniem. Trochę poczarujemy i wszystkich ludzi ogłupimy. Lucyferze, spoko! Heroda na ziemi namówiłem. Jego rękami dzieciaki katrupiłem.
Ale co to? Słyszę anielskie śpiewanie! Wy! Wy nie dojdy! Czy tak ma się skoczyć w piekło, panowanie? Bóg się rodzi? Czy to już koniec, panie? Nie mogę się tak łatwo. O, myślę nowe plany! To dopiero początek wojny z narodem! Ja bym Lucyfer z piekła rodem! Którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, kiedy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole i dzielą się opłatkiem, składając sobie życzenia. To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna. To noc Bożego Narodzenia. W noc szczęśliwego rozwiązania, aby wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając swojej kolejce, a Matka Boska, cichych, ufnych, na zawsze wzięła swoje ręce. Świeć, gwiazdo, świeć! Oświetlaj nam cały świat! Niech każdy człowiek wie, że ten drugi to jego brat. Świeć, gwiazdo betlejemska, świeć w ten wieczór wigilijny. Świeć, gwiazdo betlejemska, świeć, niech ten wieczór będzie inny. Thank you.
to, to na przyszły rok rzepo pogrodzi. A niech będzie pochwalona. A na wieki wieki. A witaj tak umy. Ale gdzie my tak łazi tak zastąpili się szykować? A ja to byłam po machu. A ja to po łory i łaktowy. A ja to wozimy po kapustę, bo mi trochę przybrakło. Ale wita co kumy, tak się modli o tą naszą kmoskę. Kiedy zmarła matka, to ona już do nikogo nie wychodzi, z nikim nie rozmawia. Coś trza z tym zrobić. To zróbmy wspólną wigilię. O, no. Albo może niektóra w domu zrobi co może, zaniesiemy do wanny i pocieszymy się rogę. O, no ja zrobię pierogi z kapustą, no a wy zróbcie kluski twarzy. Pamiętaj, że każdy
każdy trzymał łyżkę przez całą Wigilię, bo jak położy na stole, to będą krzyże bolały, dziadku, nie? Odpalony! Musimy drzewka powiązać. Znajdziesz się, jakie miejsce dla nas? Daj nam Boże zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego, abyśmy doczekali roku następnego, żebyśmy byli wesoli, jak w niebie anioł. A przed jedzeniem to trzeba się pomodlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław Panie noc, pobłogosław to jedzenie, które będziemy spożywać i tych, którzy je przyrządzali. I naucz nas, Panie, dzielić się chlebem i radością. Amen. A jest chociaż 12 potraw? No nie. Jest. A
ręce miskę, a wy chodź tam, obmyjta se ręce w tej wodzie, aby właśnie pieniądze zabrały. Pełne łożek je oznaczają zdrowie, a puste chorobę.
trzecim kwartale będzie chory. A jak będzie miał 4 punkty, to już na Marcin podskórzu. Ja to praktykuję ten zwyczaj od dawna. Zawsze miałem pełne. A teraz mi idzie już ósmy krzyżyk. I też mam pełne. Pamiętaj, powitajmy Maryję.
brawa orkiestra Dęta imienia Józefa Grunia, która działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury. Wszyscy, którzy znają kolędę, mogą razem z orkiestrą Dętą śpiewać. Ja ogłaszam konkurs na najpiękniejszy strój. Myślę, że tutaj zaraz powołam jury, a to tak pięknie tutaj, co niektórzy siedzą. No to tak będzie. Proboszcz, to myślę, że zrobimy z proboszcza przewodniczącego jury. Będzie pan burmistrz, członkiem jury i ojciec gwardian. Myślę, że wyjścia panowie nie mają. To mamy konkurs, ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy strój. Z tego co wiem, to tutaj ksiądz proboszcz piękne nagrody przygotował. A jak zostaną wybrane te piękne, najpiękniejsze stroje, to potem będzie uroczyste wręczenie nagród. To były dwa przedstawienia. Gdy Boże Narodzenie się zbliżało w wykonaniu dziecięcej grupy teatralno-recytatorskiej, która działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury, i wieczór wigilijny w wykonaniu zespołu teatralno-obrzędowego Strefień z Jurkowic. Tam widzę, że panie z zespołu ze Strefienia rozdają pyszne chyba rzeczy, jak zwykle. To już stało się tradycją, że zawsze gdzie zespół Strefień, tam zawsze pyszności są rozdawane. No i pani już wraca, prawie z pustymi rękoma, a jeszcze coś zostało. Zostało. Czy podobały się państwu dwa przedstawienia? To umówmy się tak, że już o te brawa nie będę o brawach przypominać, więc jeszcze raz gorące brawa dla młodych wykonawców. Im się najbardziej należą brawa. A już za chwilę na scenie kolejne przedstawienia, tak, dwa przedstawienia, a teraz już przedstawienie Jasełka w wykonaniu dzieci z samorządowego zespołu szkół numer 2. W Opatowie, a ten zespół, który za chwilę zobaczymy, no, przygotował ksiądz Tomasz. Ja już chyba tyle. Więcej już nic nie będę mówić. O konkursie przypomniałam. Pierwszy opatowski orszak Trzech Króli. Ja myślę, że teraz trochę wspólnie pokolędujemy z orkiestrą Dętą imienia Józefa Grudnia. Brawa dla nich! Ci zimno, drżysz cała. Muszę coś znaleźć dla ciebie, abyś się choć trochę przespała, nim gwiazdy zbledną na niebie. Co widzę, obok jest szopa dla owiec i żubek słomą wysłany. Będzie cieplej dzieciątku w tym żłobie, tu zostaniemy do rana.
się, Józefie, nie smucę i nawet nie jestem zmęczona. Czyż mogą troski powrócić, gdy Jezus w moich ramionach? Prawie dość tutaj, do Betlejem niedaleko. Możemy już rozpalić ognisko. Już się owieczki pokładają, to już srodze strudzone. Piękna noc nadchodzi. Dawno już takiej nie było, choć ziom zresztą to garnia, niebo skrzynkę zdani, a żal się do snu pokładać. Nie lękaj się, jestem posłańcem z nieba i przynoszę niesłychaną nowinę, którą mimo wszystko wierzyć trzeba. Betlejem Panna zrodziła Syna. Jest to Syn Boży i Odkupiciel, oczekiwany od lat tysiąca. Choć w nędznym żłobie, lecz to Zbawiciel, początku nie mający końca. Pobiegnij prędko i obudź pasterzy, by pokłon Dzieciątku oddali. Niechaj pośpieszą wszyscy, którzy wierzą, bogaci i biedni, wielcy i mali. Dla Boga, niebo się pali, z nieba stępują anieli biali. Antek, Bartek, wstawajcie! Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Nie bójcie się, pasterze, oto zwiastuje wam radość wielką. Dzisiaj w Betlejem, w mieście Dawidowym, narodził się wam Mesjasz, Zbawiciel świata. Idźcie go powitać, a to jest znak, po którym go poznacie. Znajdziecie niemowlę nowonarodzone, w pieluszki spowite, w żłobie położone. Miły nasz Bartosie, co na to mówicie? Cóż to mamy robić? Jakże nam radzicie? Dyć to mieli bracia, a samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli. Oni nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam iść kazali, gdzie się światło błyszczy. Ja już wcale nie pojmuję tego. Mam iść do Betlejem, a nie wiem dlaczego. Jak się rzecz ta miała, historia cała została spisana, którą sobie czasem nucę pod szałasem. Ach, ta Ewa nagrzeszyła, kłopotu nas nabawiła, z wężem w raju rozmawiała, jabłko z drzewa skosztowała i zgrzeszyła. Adam z raju wypędzony, ród ludzki grzechem skażony, ale go z kłopotu tego matka syna przedwiecznego wybawiła. Dziś we żłobie odpoczywa, z nieba zeszła, prawda żywa, od aniołów ogłoszony, z Panny w stajni urodzony, Odkupiciel. Więc jemu dziś od nas ma być cześć oddana. Pójdźmy do Betlejem, widać tego Pana. Pójdźmy. Jakże, podarunków żadnych nie weźmiemy z pustymi rękami. Przed Panem staniemy. Tak wielkiemu Panu, cóż my biedni damy, skoro nic godnego dla Niego nie mamy. Każdy da, co ma, czy mało, czy wiele. Zebrawszy w kobiele, zaniesiemy Panu. Ja dam dzieciątku kilka pieluszek. A ja trochę mąki i masła garnuszek. A ja własny barani kożuszek. A ja serek i jajka w kobiałce. A ja garniec świeżej śmietany. Przynieśliśmy wszystko, co potrzeba. Biegniemy prędko, upaść na twarze. Zanieśmy dary dziecinie z nieba. Prości pasterze, więc prosty dar. Miłość zaś wielka i nie ma miary. Witaj Maryjo, witaj Boże Dziecię. Czy w domu Boga pasterzy przyjmiecie? Chcemy się skłonić Panu naszemu, Synowi Boga, tu zrodzonemu. Dzięki składamy wam za odwiedziny. Za dary wasze dla Bożej dzieciny. Rad jest Bóg Ojciec, patrząc na to z nieba. Lecz siądźcie w ciszy, bo spać chce maluszek. Ja kołysankę zaśpiewać mu muszę. O, patrzcie, do stajenki idą trzej królowie. Idą w pięknych, drogich szatach, w koronach na głowie.
W moim kraju, hen daleko, słyszałem o tobie. Witam ciebie, królu, dziecię położone w żłobie. Gwiazda twoja mnie do ciebie prosto prowadziła. Złotą darze ci przyniosłem, dziecineczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące, aby ciebie uczcić, Boże, dziecię nasienku leżące. A ode mnie wonna mila, dla ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba stąpił, aby cierpić dla nas. Trzej królowie od wschodu przybyli i dary panu kosztowne złożyli. Nad stajenką gwiazda świeci, do stajenki idą dzieci. Idą dzieci w równych rządkach, niosą dary dla dzieciątka. Witaj, Jezu malusieńki, zbawicielu nasz. Przyszły dzieci do stajenki, ty nas dobrze znasz. Przynosimy serca małe, weź się w rączki swe, daj nam rosnąć na twą chwałę. Naucz kochać cię. Do żółbeczka twojego, Jezu, dzisiaj bierze z połem wierna tobie polska dziatwa, bijąc kornie czołem. Lecz szczęśliwi pastuszkowie, o, świat im zazdrości, cóż my damy, któż to powie w dowód tej miłości. Wiesz, ty Boża, dziecineczko, jak my cię kochamy, więc u twoich nóżek świętych serca swe składamy. Pragnę tobie służyć szczerze i ma duch niedrogiej, więc w prastarej ojcu wierze śpieszmy pod twe nogi. Lecz nie smućmy się, że trzeba odejść od żubeczka. Zabierzmy ze sobą z nieba uśmiech dzieciąteczka. Przy Bożym żubku zebrali się pasterze, którzy cud uznali. Prości ludzie i dzieci o silnej wierze przynieśli swe czyste dusze w ofierze oraz królowie, świata mocarze, którzy swą mądrość przynieśli w darze. Łaska mądrości była im dana, a po to, żeby poznali Pana. Czegoż w ten miły wieczór pragnąć mam dla siebie? Aby spokój i pokój ogarnął serca nasze i nastrój świąteczny zagościł w nich także, byśmy mogli w ten cichy wieczór wziąć opłatek biały, serdecznie go przełamać z kimś bliskim, kochanym. I daru miłości też życzymy sobie wzajem, bo ci są tylko szczęśliwi, którzy dar ten znają. Ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy stole, w kochającym, rodzinnym kole. Pomódlmy się w noc betlejemską, noc szczęśliwego rozwiązania, by nam się wszystko rozplątało, więzy, konflikty, powikłania, aby się te wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, a własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. I oby w nas złośliwe jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwne świeczki. By anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na serce pogmatwane, jak na osiołka, kompres śniegu, aby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie, by szpak pstrokaty, zagrypiony, fikał koziołki nam na grobie, aby wątpiąc się rozpłakał, na cud czekając swej kolejce, a Matka Boska, cichych, ufnych, jak chleb, wzięła na ręce.